Metro w Warszawie. Działa nieprzerwanie od 1995 roku. Jeździ od południa na północ, od wschodu na zachód, łącząc całą Warszawę. Jeździ od wczesnego rana do późnego wieczora. Przewozi tak rocznie setki milionów pasażerów. Tysiące dziennie dowozi do celów podróży, a wszystko to działa jak w szwajcarskim zegarku. Punktualnie, szybko i wygodnie. Aż do momentu, kiedy pojawi się i on. Nikt go nie chce, nikt go nie lubi i nie wie, czemu on się pojawia. Wszyscy są źli, że wszystko rozsadził, całe metro rozsadził od środka, że pociągi metra nie kursują na pełnej trasie, nie dojeżdżają do swoich stacji końcowych, tylko jeżdżą w pętli, na kursach skróconych, a nikt nie dojeżdża do swojego przeznaczenia. Pozostawiony bagaż na stacji metra. Wyjeżdżają autobusy za metro, wszyscy pasażerowie muszą wyjść na powierzchnię. Nikt nie może pojechać swoim sześcioczłonowym pociągiem metra do przeznaczenia. Muszą jechać tramwajami, autobusami, komunikacją na powierzchni, która nie jest przystosowana do takiego dużego potoku pasażerów z pociągów metra, którzy powinni jechać pod ziemią. A ty co? A ty patrzysz sobie z tyłu na całą sytuację. Siedzisz sobie z tyłu stacji i patrzysz, jak metro rozbraja twój bagaż. Jak wszystkim zniszczyłeś dzień. Jak wszyscy o tobie mówią. Jak to twój bagaż jest na ustach wszystkich osób. Czy aby na pewno chcesz, aby to twój bagaż zniszczył dzień tysiącom pasażerów? Pamiętaj o zabieraniu bagażu ze stacji metra. Nie psuj innym dnia. Bądź miły dla innych pasażerów. Kampania społeczna zrealizowana przez Koło Miłośników Metra.